mam papiery karetnicze i rymarskie. Dwa. Egzaminy zdawałem. Poszedłem się uczyć w Częstochowie. Aha, tam... Panią powiem. Bo przyjechał, przyjeżdża tam na pilicy, na tego, ten cały majster. I z ojcem się tam zapoznam, tego i o. Ale poszedłem do niego się uczyć. Dwa miesiące byłem czy coś. Nie, miesiąc, tylko miesiąc. No i to takie krojenie, jak to na uczeń, na tego. No i tam zepsułem trochę tam coś w pasku, coś się tam zepsułem, źle ukroiłem, źle to i tak dalej. Dziękuję bardzo. Więcej niż nie będę pracował u majstra, nie będę pracował. Ile mi zapłacił? 200 zł. Tak jest, poszedłem do wojska, do KBW, do Białymstoku, służyłem 2 lata, proszę panią, miał. I majster, ja chciałem zostać nawet, dobrze, żebym został. Ale szef pisał, dzwonił do jednostki, do generała, do tego, żeby ją... Bo mnie bardzo szanował, wie pani, lubił mnie. Ja robiłem, byłem pracowitym, proszę panią. O, miał czeladników, to tamtych pozwalniał i do jednego. Żona dobra, to się bierze za to, za robotę i za to, i pomaga. Sklepu, ja siedzę tutaj, z sklepu trzeba iść kupić, zakupy zrobić. A, jak to w małżeństwie. Dobrze jest nieraz i tak różnie, ale jest wszystko gra. Ten zawód, no to nie, upadający. Upadający, nie, jak to się mówi. Kanitka. Tak, że człowiek jest, jak to mówią, ma trochę tej siły i tak jeszcze chce trochę tak pociągnąć tam rok ze dwa i do widzenia. I nie będzie rzemieślników. Nasze babki tak samo. Było, przeszło, poszło i koniec. Nie wróci. Thank you.